Hej, z tej strony Agata Koleśna i Julia Nikodem z Ery Nowej Starości. Dzisiaj na temat starości porozmawiają z nami Państwo Joanna i Wojciech Małeccy, małżeństwo architektów, które współtworzy pracownię Małeccy Biuro Projektowe. Do ich projektów należą m.in. wielokrotnie nagradzany Wydział Radia i Telewizji w Katowicach oraz osiedle Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej. Opowiedzą nam trochę o swoich projektach oraz o tym, co daje nam połączenie starej architektury z nową i jak można te wartości przełożyć i wcielić w życie. Zapraszamy. Trzy słowa ze starością. To nie jest takie proste, wydaje mi się. Moja mama mówi, że cytując kogoś tam z poetów chyba, że starość niesłusznie starością się nazywa, bo nikt się o nie stara. Coś chyba jest, mi się wydaje, w tym. I chyba starość sobie wyobrażamy inaczej, póki nie dotkniemy w sposób taki albo przez nas samych, albo przez naszych bliskich. Bo muszę powiedzieć, że do niedawna jeszcze mieliśmy właściwie całą naszą rodzinę młodą i sprawną. W tej chwili to starsze pokolenie troszkę zaczyna wchodzić w wiek w taki właśnie, powiedziałabym, już ograniczeń wynikających z tego. Ograniczeń, które wynikają i to jest dosyć przykre. Na pewno widzicie czasem reklamy, jak dwoje staruszków za rękę, albo gdzieś na łódce, albo... I to jest piękne i tak sobie zawsze chcieliśmy wyobrażać naszą starość. Natomiast teraz trochę troszeczkę mamy takie przymglenia tej cudownej wizji tym, że jednak mogą być nie tylko takie piękne, słoneczne i radosne dni, ale może też się zdarzyć właśnie to, że będziemy w jakiś sposób ograniczeni naszą ułomnością wynikającą z wieku. Chyba kiedyś jeden z naszych klientów powiedział, jeden z profesorów lekarzy, że ludzie nie planują w ogóle, żeby no tak długo żyli. Czyli wydaje im się, no planują coś tam do przejścia na emeryturę, potem tam powiedzmy 10 lat, a nawet okaże się, że obecna medycyna pozwala na to, że tam jeszcze jest przed nimi kolejne dziesiątka albo więcej i nie mają pomysłu na to właśnie, jak zagospodarować ten czas, co robić, czy mieć jakieś wyzwania, które by nakręcały. A znowu widzimy ludzi, którzy na przykład, taki na przykład 78 lat, osoba nadal aktywna bardzo zawodowo, no i w świetnej formie, bo te wyzwania, problemy, na które czasami narzeka, ale ją gdzieś tam utrzymują w bardzo dobrej kondycji intelektualnej, a wtedy cielesnej, bo i ruch i tak dalej. To wydaje mi się, że teraz właśnie po zderzeniu z rzeczywistością w naszym najbliższym otoczeniu, popraw mnie, jeśli się nie zgadzasz ze mną, ale chyba ta psychika i wpłynięcie na tą psychikę osób starszych to jest ta kluczowa rzecz. Oczywiście my w projektowaniu możemy jak najwięcej tych możliwości dawać. Starsze pokolenie jest wykluczane albo się samo wyklucza. To mam wrażenie, przynajmniej z naszych doświadczeń, że nawet takie, powiedziałabym, częściej zdarza się własne wykluczenie. Z obawy, ze strachu, z jakimś takim właśnie poczuciem niebezpieczeństwa, czy na ulicy, czy przy radzeniu sobie z codziennymi takimi rzeczami, które nas spotykają już poza domem, tak? Bo to często się tyczy jakby tej wyjścia poza nasze cztery ściany z domu. No, to już jest napisane chyba parę tysięcy lat temu w Mądrej Księdze, że jak jesteś młody, ubierzesz się i pójdziesz tam, gdzie chcesz, a jak będziesz stary, ubiorą cię i zaprowadzą tam, gdzie nie chcesz. Także to w Biblii, nie? Także jakby, no, wydaje się, że przez wszystkie wieki ludzkość konfrontowała się z tym wyzwaniem i chyba mi się wydaje, że od każdego człowieka zależy trochę, jak tą starość spędza. Ale chyba mi się wydaje, najgorsze w starości jest samotność. Może tym bardziej to jest tak przykro odczuwalne, jeżeli całe życie się było otoczonymi różnymi ludźmi, którzy powoli, wiadomo, odchodzą. No tak jak my, prawda? Małżeństwo, tak jak my. Potem jest pustka. No, tak. Natomiast chyba tak wydaje się, że pasje, które mamy i pasje, które jesteśmy w stanie kultywować, będąc nawet w starszym wieku, to jest to, co mam nadzieję da nam taką szansę jakby szczęśliwej egzystencji. Nie mówię bez bólu, nie mówię bez jakichś tam obciążeń związanych z wiekiem, natomiast to, co mówiliśmy, czyli ta psychika, a co za tym idzie, nasze jakieś działania, mamy jakiś pakiet rzeczy, które lubimy robić
i jak najdłużej jakby będziemy to pielęgnować, to wydaje mi się, że wtedy mamy szansę tą starość jakoś tak łagodnie przejść czy dobrze wspominać. Prowadzicie biuro razem jako małżeństwo. Nie ukrywacie, że jesteście bardzo rodzinni. I zastanawialiśmy się, czy wasze rozmowy ze starszym pokoleniem mają jakiś wpływ na wasze działania projektowe. Na pewno. Bo... Uważam, że udział w naszej rodzinie osób z poprzedniego pokolenia, czy naszych rodziców, jest bardzo ważny. No, nie aż tak może ważny, nie taka jest rola jakby dziadków jak rodziców, ale uważam, że ta wielopokoleniowość, nawet to, że dzieciaki widzą, jak zmienia się aktywność czy kondycja i tak dalej starszych osób, ale rodzi się pewna empatia, zrozumienie dla pewnych ograniczeń. To rozszerza horyzonty i jakby też daje takie poczucie, że to poczucie nieśmiertelności u ludzi koło tam dwudziestki, ono jednak nie jest wieczne, bo jest nieprawdziwe i to jednak jakoś tam jest weryfikowane. A o tym projektowaniu, czy właśnie o tych rozmowach i determinacji naszych działań, no to też to chyba, co mówiliśmy, czyli towarzysząc osobom starszym, automatycznie widzimy, co będziemy zawierać w kolejnych projektach, tak? W sensie takim, że nasza wiedza dzięki właściwie temu starszemu pokoleniu w naszej rodzinie znacznie się rozszerza i znacznie bardziej gdzieś tutaj przykładamy do tego taką wagę i atencję, tak? Żeby też mieć na uwadze to, że osoba, która się porusza w sposób ograniczony, czy na wózku, tak jak Pani wspominała, czy balkonikiem, ma dość duże utrudnienia w codziennym egzystowaniu. Jeżeli możemy jako architekci, projektanci pomóc i ułatwić, żeby ta samodzielność, bo chyba to ta nasza dyskusja tu się będzie sprowadzać głównie do tego, jak najdłużej osobom starszym dać poczucie niezależności i samodzielności, bo to powoduje, że one czują się w jakiś sposób spełnione, potrzebne, a nie odwrotnie, tak? Że już sama nie daje rady, muszę prosić o pomoc, czuję się z tym źle i cała reszta. Zdobyliście bardzo dużo ważnych nagród ostatnio. W związku z tym chciałam się zapytać, jaki jest wasz ulubiony projekt, taki, z którym wiążecie szczególny sentyment? Jak uwzględniliście tam proces projektowania uniwersalnego, albo jeżeli spojrzymy na ogół wszystkich państwa projektów, to w jaki sposób możecie się odnieść do projektowania uniwersalnego? Uniwersalne, czyli również pod kątem osób starszych. Tak jest. To chyba można by tą odpowiedź podzielić na ulubiony dwie projekt. Takie. Ulubiony projekt. Ulubiony projekt. I ten drugi. Ulubiony projekt i ten drugi. Nie, ja nie w tej kategorii chciałam dzielić, ale możemy od tego okay, zacząć. Nie, może... nie, ja pomyślałam, że tak jak Pani formułowała to pytanie, że są, ja to tak odczuwam, że jedną rzeczą jest jakby zauważenie piękna w czymś, co się starzeje i to dotyczy zarówno człowieka, ale też architektury i docenienie tego i wciągnięcie do takiej jakiejś reakcji albo do tego działania, które ma nadać nowy wyraz, tak? Czy uaktywnienie tej starej tkanki. I tak jak mówię, mam wrażenie, że to jest a propos uniwersalizmu na tyle uniwersalne, że to się może tyczyć budynku, może się tyczyć osoby starszej, może się tyczyć właściwie każdych relacji, tak? Żeby szukać to, co zresztą świetnie obrazuje zdjęcie, które często mamy w prezentacjach naszych, czyli wioślarze czwórka czy kajakarze, którzy... Czwórka wioślarska. Czwórka, która wiosłując patrzy do tyłu, ale płynie do przodu. Czyli taka parafraza tego, żeby płynąc do przodu zawsze jakoś gdzieś zerkać wstecz. To jest coś, co na przykład myśmy doświadczyli w zasadzie przez wiele lat, znając też przyjaciela takiego naszego gdzieś tam, jeśli chodzi o architekturę, właściwie dwóch takich mentorów mieliśmy. Czyli naszego promotora świętej pamięci i Jordi Badie, który też nas uwrażliwił na takie patrzenie. Jest. Ten wydział, który tyle miłych momentów przyniósł ostatnio, to jest taki projekt, który zaprasza stary budynek do współtworzenia nowej jakości. On trochę właśnie tak jakby takiego starego człowieka porzuconego gdzieś tam mówi, słuchaj, zróbmy coś razem, co jest nowe.
że to jest takie, bardzo bym powiedział, też alegoryczne. Tak, tym bardziej, że na etapie pracy konkursowej, czy w ogóle założeń konkursowych, bo to było przewidziane, że ten budynek właściwie można wyburzyć i nawet były sugestie, że najlepiej go wyburzyć. I to była jedyna praca, która jakby ten budynek stary nie tylko zachowała, ale jakby zaprosiła do, tak, nową, zupełnie nową jakość wkomponowania w nowy budynek starej tkanki. Dobrze, że to docenili, że można połączyć coś starego z nowym, dać nową erę temu staremu budynkowi tak naprawdę. Ale taka właśnie paralelność pomiędzy jakby empatią dla starszych osób, a czymś, co można robić w architekturze, to myślę, że w tym projekcie bardzo jest to widoczne. Bo to jest taka cała dzielnica, która jest taka spauperyzowana. Teraz to samo próbujemy w Rudzie Śląskiej. Tam może jakby inaczej, bo tam jest nowy budynek kompletnie, ale a tu jakby on szuka takiego dialogu, tam gdzieś tam wciąga te przestrzenie pomiędzy tamtymi kamienicami. Odnosząc się do Biblii, że kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. I to ta sama historia pojawia się w tym budynku. No. Tak, bo on byłby znacznie uboższy. W ogóle bez tego starego budynku. On stał się taki w sumie dość nudny i taki prawie oczywisty, a przez tą starą tkankę, która tam właśnie tak zostaje opleciona, to dostaje naprawdę takiego wyrazu niepowtarzalnego. O, jeszcze niepowtarzalność to jest też, co się nam wiąże ze starością, nie? Że to jest już coś nie, często nie do odtworzenia w sposób taki po latach. Myśmy tylko żałowały, że nie da się odejść dalej, żeby go zobaczyć w takiej pełnej okazałości. Nawet jak się tak przywrze do tego muru naprzeciwko, to zrobiłyśmy tak. Tak. To nie da się tego zobaczyć tak w pełni. Zdekodować jak znalazł, tylko trzeba po częściach. Ja myślę, że ten stary budynek, on dał pewne rzeczy temu nowemu, czyli dał mu kolor, dał pomysł na ceramikę, na pewno atmosferę i mi się wydaje, tak samo starsi ludzie dają młodym i wnukom też jakieś pomysły na życie, czyli pewne wartości, pewne doświadczenie, to jest coś, czego nawet rodzice czasami zabiegani nie zauważają, a oni jednak mają inne spojrzenie, tak uważam, że jest to jakieś szersze z doświadczenia życiowego i oni mogą właśnie coś dać tym młodym ludziom, nie? Także taka, myślę, że to jest chyba jakieś, nie? Coś, jakieś podobieństwo. Tak, też fajnie, pod tym kątem jakby przekazywania tego kodu prawie genetycznego, nie? Czy budynek przekazał i człowiek też może przekazać. No. I chyba to też, myślę, taka trochę rola, żeby uświadamiać to osobom starszym, że one naprawdę mają jeszcze dużo do zaoferowania. Mimo, że się wydaje, że już nie te siły, nie te możliwości, ale to są rzeczy, których, tak jak w starych budynkach, nie da się wyprodukować na nowo. Ulubiony projekt, ja jakiś tu miałam. Mój ulubiony, muszę powiedzieć, patrząc z perspektywy osób starszych, jest mało dostępny, bo znajduje się wysoko w górach z bardzo ciężkim dojazdem. Jest to taki nasz rodzinny domek, już dość leciwy, bo chyba 15 lat będzie obchodził. Albo gdzie tam leciwy? Wszystko jest kwestią odniesienia. No w każdym razie, no niestety, mimo że jest ulubione, to tak sobie myślimy, że dla osób starszych nie jest to wymarzone miejsce, jeśli chodzi o łatwość dostępu. Chociaż ja się nie zgadzam. Chociaż, no dobrze, to powiedz, bo to prawda, że jak już się tam znajdzie, bo tak mamy z jedna z naszych mam rodziną. Pojawia się tam albo w innym domu w górach. Okazało się, że mamy ten dom jest tak zaprojektowany, dom w Brennej, że ma bardzo duży taras, 33 metry kwadratowe, 11 metrów długi. I mama sobie tam elegancko odbywa spacery po tym tarasie. Czyli nie musi wychodzić gdzieś tam, nie ma ryzyka, się przewróci, szczególnie zimą na przykład, odśnieżony, pół godziny przerwa. Także tak, to jest super, nie? Helioterapia, czyli łapanie promieni słonecznych, duży taras wystawiony na południe, super. I ciekawe mieliśmy doświadczenie, bo okazało się, że naraz no, z wiekiem właśnie te osoby starsze w rodzinie mają pewne ograniczenia ruchowe, a tam są takie duże schody z góry, przy których nie było balustrad. No, przez lata to nie było. Tak, jakby no, dzieciaki rosły, już tak dalej. Nie? No i naraz no, pojawiło się wyzwanie projektowe. To był uważam, jeden z, dwa lata temu to powstało, uważam, jeden z najfajniejszych projektów w tamtym roku. Mimo, że to jest tylko to poprowadzenie takiej balustrady z płaskownika, no aż kiedy był taki lokalny wykonawca, chyba trzy spotkania, mierzenie, on takimi metodami ślusarskimi, sznurkiem tam coś sobie piony jakiś odmierzał, coś tam.
super wyszło i bardzo minimalistycznie, funkcjonalnie. Tak, tym bardziej, że najgorzej jest, wiecie, próbować coś dorabiać do skończonej formy, która świetnie wyglądała bez balustrady. I to było dla nas o tyle wyzwanie, że satysfakcją było, że po zrobieniu tej balustrady stwierdziliśmy, że są co najmniej tak ładne, najciekawsze były. A miejsce naprawdę trudne w sensie takim jakby kompozycyjno-funkcjonalnym dla balustrady. No to taka dygresja o takim miejscu. Jak chodzi o dostęp, no jakby ten parter funkcjonuje no, bardzo dobrze, prawda? No bo tam jakby jest taka jedna przestrzeń. No, nasze piętro jest jakimś wyzwaniem dla osób starszych z ograniczeniami, ale przechodziliśmy takie przybliżenie do tej starości, kiedy złamałem nogę na nartach, otwarte załamanie, dwie operacje i rok o kulach, nie? Także to było takie, potem ktoś mówi, Wojtek, a jak Wigilia? Ja mówię, super, mogłem sobie przynieść zupę z kuchni do stołu, nie? Także to, że takie, bo to w okulach się nie da, nie? To, no, także każda Wigilia już jest fajna. No i to było takie bardzo fajne pokazanie, mimo że to jest troszeczkę inne ograniczenie niż mają ludzie starsi. Słowo starość, chcemy przełamać stereotypy z tym słowem związane i chcemy jakby je upiększyć. Chcemy, żeby ludzie nie myśleli, że to jest złe słowo. Chcemy, żeby było właśnie lepsze w odbiorze. Ale to chyba wszystko zależy od tej mentalności i tego, jak sami odczytamy to słowo. Bo ono samo w sobie chyba no, ma taką przesłankę wielu elementów, które nam się mogą źle kojarzyć, tak? Chyba jest tak, jak mówisz, że ma taki wydźwięk pejoratywny, ale dobre jest pytanie, od kiedy się starość zaczyna? Od 75, 80, a może stówka to dopiero jest starość, nie? Według definicji 60, ale kto ją napisał i kiedy? Naszym zdaniem na pewno, nie? Młodość to jest stan ducha, a nie wiek. Tak, to się zdecydowanie odwrotnie, starość jest również stanem ducha, czyli stary może być całkiem młody człowiek, czyli 60-letni, tak? Czy 40-letni, znamy też takie starsze osoby, które się zestarzały bardzo szybko, mimo że wiek nie wskazuje. Nawet teraz 20-latkowie przecież mówią, że są za starzy na coś. I to jest śmieszne. Mieliśmy to doświadczenie, już wspominałam o naszym promotorze świętej pamięci już. On jak zaczął wykładać na Politechnice w Gliwicach, był z Wrocławia, był już osobą, powiedziałabym, dość zaawansowanym wieku, ale tylko jak na niego się patrzyło. Natomiast wchodząc w jakąkolwiek rozmowę, a już potem jakieś bliższe poznanie, okazywało się, że ten 80-letni człowiek jest tak młody duchem, z takim wewnętrznym, cudownym podejściem do studentów. My wtedy byliśmy studentami. Zafascynowało nas to i zawsze mamy go w pamięci, bo potem utrzymywaliśmy jeszcze wiele lat kontakt już po skończeniu studiów, że jednak to, że ma się kontakt z młodymi ludźmi, to pozwala gdzieś tutaj tą młodość ducha zachować, tak? Jakby wspólnie ją gdzieś tam utrzymywać. Osoby, które mają głębokie życie wewnętrzne, potrafią niesamowicie tą jakby młodość ducha utrzymać. Czyli wszystkie nasze osoby znajome gdzieś związane z jakimś takim życiem duchowym, życiem związanym, nie wiem, z właśnie, czy zaprzyjaźniona nasza zakonnica, że to jest głębokie takie jakby przeżywanie życia wewnętrznie, a nie tylko zewnętrznie, powoduje, że nawet mamy wrażenie, że jest to taki eliksir młodości. Takie odnalezienie siebie i poznanie siebie daje taki skutek, że można lepiej później żyć samym ze sobą, a nie tylko to, co gdzieś tam wpływa na nas. Bardzo mi się podoba budynek Nowy Werdon, tak jak już wspominałam, ponieważ jestem z Rudy Śląskiej i uważam, że to jest najładniejszy budynek na Wirku, jak nie w całej Rudzie Śląskiej. I bardzo ładnie nawiązuje w ogóle do tego tam starego budownictwa. I chciałyśmy się zapytać, czy możecie nam coś o nim opowiedzieć? Jak są przemyślane tam mieszkania i czy jest to w jakiś sposób przystosowane do osób starszych, ogólnie do tego projektowania uniwersalnego, żeby każdy się tam czuł dobrze. To cieszymy się, że jakoś został zauważony tam przez mieszkankę też, tak? Bardzo ciekawe, to chyba Robert Konieczny powiedział, że takie mocno jakieś takie w wyrazie, bo Robert też jest naszym sąsiadem w Brennej, mamy tu nazwę po jednej stronie góry, znaczy doliny, czy no, a Robert po drugiej, tam gdzieś mrugamy sobie światłami. No i gdzieś dyskutujemy czasami, także, ale też tak jakby nowa odmiana familoka,
czyli gdzieś w tym układzie takiego ceglanego domu, który jest w śląskiej dzielnicy postawiony i... Tak, i chyba to znowu ta paralelność ze starością, czyli nie staraliśmy się w tej Rudzie Śląskiej manifestować czegoś nowego, w sensie, że zupełnie przekreślamy jakby to miejsce, ten kod, który tam jest zawarty, tylko staraliśmy się go raczej odczytać i odnaleźć w tym nowym budynku. Mam nadzieję, że się tam to jakoś udało. Jest to jeden z całego kompleksu, który ma jakby być takim odzwierciedleniem. Z jednej strony tam jest Werdon, ta dzielnica taka stara Rudy Śląskiej, i po drugiej stronie jakby ten nowy Werdon, który ma nawiązywać jakby do tego, do tradycji tego miejsca, ale z drugiej strony ma nieść zupełnie nową jakość, tak? Czyli ten układ tych mieszkań, czy infrastruktura, która tam jest zawarta, jest na wskroś nowoczesna, mimo że kształtem, można powiedzieć, bardzo mocno nawiązuje, zwłaszcza do takiej tradycji śląskiego familoka, czyli ceglana, dość zwarta bryła. Chyba czwarta kondygnacja jest idealna dla niepełnosprawnych, dla starszych. Zresztą w ogóle jest pięknie położony, bo dzielnica wydaje się być kiepska, ale jest orientacja wschód-zachód, jest jakby świetna. Z jednej strony te mieszkania od wschodu z widokiem na ten piękny kościół neogotycki, w takiej śląskiej tradycji z tą kalenicą na wieży, nietypowy. A z drugiej strony są ogródki działkowe, które przyjętnie kwitną na wiosnę, jesienią mają też swoją kolorystykę. Tak naprawdę lokalizacyjnie do plazy 3 minuty, bardzo tak, do autostrady 5. To jest tak jakby 5 szeregówek, 3 kondygnacyjne, one niestety są ze schodami. No ale potem mamy bezprogowe drzwi, mamy bezprogową windę, windą wjeżdżamy na 4. kondygnację i mamy tam mieszkania, a na 5. mieszkania częściowo dwupoziomowe. Jedno jest tak, jakby, które słabe dla osób starszych, ale tamte... Te... Natomiast chyba znowu to, co nawiązałeś do tego domu naszego z Brennej, zwłaszcza te mieszkania dolne, czyli ten układ taki trochę eksperymentalnych szeregówek, które na górze są przykryte apartamentami, jest wyposażony w takie duże tarasy, tak? Tarasy fajnie nad poziomem terenu. Właśnie z taką opcją, że nawet jeżeli będziemy mieć kogoś, kto ma jakieś ograniczenia ruchowe, to ten taras jest na tyle duży, z faktycznie świetnym widokiem na ten teren zielony i ogrody działkowe, które tam właśnie są w bezpośrednim sąsiedztwie, że myślę, że taka starsza osoba, gdyby tam miała spędzać trochę czasu, to też byłaby zadowolona jakby z tej lokalizacji, ze sposobu spędzania tego czasu. Serdecznie Wam dziękujemy za wspaniały wywiad, za takie pełne odpowiedzi. Dziękujemy, że się zgodziliście na tą rozmowę, że podjęliście się tego trudnego tematu, bo nie wszyscy mają ochotę rozmawiać o temacie takim, jakim jest starość. No i... nie uciekną od tego. Oczywiście. No o to też chodzi w naszym projekcie, żeby uświadomić młode osoby, że je to też czeka, że to też je dotyczy, że bo teraz bardzo dużo osób myśli, że a starość, kiedy to będzie. Mhm. Tak jak Pan powiedział, nie planują tego. Jakby w naszym życiu projektowym, tak, bo ta świadomość jest bardzo ważna i to widać, jak też w przeciągu ostatnich 10-15 lat wszystko się zmienia, prawda? Jak tutaj te akcenty zdecydowanie idą w kierunku dostępności, zwłaszcza no, przeobrażenia naszych miast, to jest taka chyba najtrudniejsza jeszcze dziedzina, tak? Bo w dobie budynków mamy to dość jasno pookreślane, jeśli chodzi o te wszystkie wymagania, natomiast miasta nadal często pozostają trudne dla osób właśnie starszych z ograniczeniami. Fajnie, dzięki bardzo w ogóle za tą rozmowę, bo wiecie, to co mówiliśmy, trochę pędzimy, a takie na chwilę zatrzymanie się i nawet odpowiedzi w mózgu na takie pytania zawsze są fajne.